Pomysł na taką metodę odnowienia powstał w mojej głowie w momencie, kiedy zacząłem kojarzyć wiedzę teoretyczną z nabytą praktyką, ponieważ wszystkie metody, szczególnie metoda badania gleby, obarczona jest pewnym błędem. Natomiast nam zależy, żeby w stopniu maksymalnym wykorzystać mikrosiedliska. I właśnie siew pozwala na to, że siewki w sposób naturalny wynajdują optymalne miejsca dla siebie. Moja propozycja polega na tym, żeby na etapie przygotowania gleby wysiewać nasiona tych gatunków, które nie obsieją się w sposób naturalny, ponieważ ich tam nie ma. Dlatego proponuję trzy wersje. Pierwsza wersja to jest siew, jak ja to nazywam, uprawy pod klucz. Czyli do siewników wsypujemy wszystkie nasiona sosną łącznie i tu jest warunek jeden, bo ten sposób odnowienia może odbywać się tylko i wyłącznie wiosną ze względu na nasiona sosny, które jak wiemy wysiewają się wiosną. Drugi sposób polega na tym, że wysiewamy domieszki i tu pora przygotowania gleby jest obojętna i czekamy na odnowienie naturalne sosny i na takiej uprawie właśnie się znajdujemy. I trzeci sposób polega na tym, że wysiewamy gatunki domieszkowe, natomiast w sposób sztuczny sadzimy sosnę, która na tych powierzchniach zawsze będzie gatunkiem głównym i docelowym, ponieważ rozmawiamy tutaj o siedliskach słabszych, czyli boru świeżego, boru mieszanego, lasu mieszanego włącznie. Z mojej praktyki wynika, że uprawy zakładane metodą Sobańskiego przy bardzo rozmaiconym składzie gatunkowym to jest około 1/3 kosztów zakładanych upraw sposobem klasycznym. Jedną z zalet metody Sobańskiego jest możliwość diametralnego zwiększenia bazy żerowej. Udostępniamy na etapie 2-3-4-letniej uprawy tą uprawę dla zwierzyny. Dzięki temu, że występuje oprócz sosny na uprawie takie gatunki jak dąb, jarząb, jak brzoza, to wszystko powoduje, że zwierzyna o wiele chętniej woli zjeść tego dęba, aniżeli tą sosnę, która będzie stanowić główny szkielet drzewostanu. Ten wpływ zwierzyny, który wielokrotnie był podkreślany jako niszczący dla uprawy, wcale nie musi być niszczący, a wręcz odwrotnie może być stymulujący. Zwierzyna poprzez nawożenie, co odbywa się w naturze, także przyczynia się do tego, aby ta uprawa była zasobniejsza, wyższa, zdrowsza. Jesteśmy w drzewostanie sosnowym, założonym kilkadziesiąt lat temu. Monokultura sosnowa, sadzona tylko i wyłącznie sosna, na siedlisku boru świeżego. Natomiast po drugiej stronie drogi, na tym samym siedlisku, mamy uprawę sosnową w wieku 6 lat, założoną już z wykorzystaniem metody Sobańskiego. Dąb pozostaje w podszycie, ale tak pielęgnuje nam sosnę, że ta sosna osiąga imponujące rozmiary. Jeden z kolejnych efektów metody Sobańskiego. 15-letnia uprawa, czy 15-letni młodnik, czy może drzewostan, który nadaje się już do wykonania trzebieży wczesnej. Kiedyś było to niemożliwe. 20-letnie doświadczenia z stosowaniem metody Sobańskiego cały czas mnie zaskakują i to pozytywnie, ponieważ gatunki wysiewane zachowują się zupełnie inaczej niż te, które były wprowadzane w sposób klasyczny, czyli sadzenie. A myślę, że jest jeszcze wiele do odkrycia i temat jest otwarty do przebadania. Metoda wymyślona przez Stanisława Sobańskiego i propagowana przez lubuskich leśników doskonale sprawdza się w praktyce. Jestem przekonany, będzie mogła być wykorzystana także przez leśników w całej Polsce.